Господни, я горден, есть и любви страна за здравима. Стань я мне еще из глаз, и живи мне чудовище на доводу, а по моему смысле не чешу. Бешки, по имени Кукуе, я а золотую свою золотую свою голову за сазом и митем. Чего смею полным свою у нас на свое правило. Już widzi Bożeni w swojej pracy, jej nam każdy losy i naszy. Wyciąga ręce po kącie, jej palce dotykają rzeczowo. Otwiera dłoń u podjęciu, do lęczarza wyciąga swe ręce. Dla domu nie boi się w śmiechu, bo cały dom odziany na lata. Sporządza sobie pokrycia, jej szanka z wisiołów i z kultury. Blami i mąż uszanowany, gdy wśród starszyzny kraju w zasiądzie. Kłótno wyrabia, sprzedaje, pas dostarcza kupcowi. Stroi mi siła i godność, do dnia przyszłego się śmieje. Otwiera usta z mądrością, na języku jej miłe na ludzi. Bada jest na domowie, nie jada chleba tenista. Powstają synowie, by szczęście jej uznać i mąż, ażeby ją osłabić. Jej niebios pilnie pracuje, lecz ty przewyższasz je wszystkich. Kłamliwy cię i marny jest piękno. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocy i rąk nie znajdzie, niech właśnie chwalą jej krzywdę. Oto słowo Boże. Jeżeli dobra Pani z niebem, to po Boże.
Pierwszą z tych budów prowadził Pani
miejsca na jakiś chwast czy tafkę na kiedy przyszły nasze dzieci i wiedziały, że należy zachować porządek. Czy to było wyjście na oglądanie telewizji, bo wtedy dopiero tu i tam na tym sensie pojawił, czy na zabawę, to był określony czas, kiedy trzeba było wrócić do domu. A jeżeli pojawiała się kara, to tylko raz w życiu dziecka, aby wiadomo było, że nie można lekceważyć posłuszeństwa rodzicom. Była kobietą praktyczną, umiała szyć, co bardzo pomagało jej brać dzieci. Szyła dla dzieci ubrania, dla córek. Były to czyste, często jednakowe tkanie i tym się wyróżniały od innych dzieci, że były jednakowe ubrania. Swoje zdanie, które trzeba było postawić w konfrontacji z tym rządem. Ale nigdy nie było grupy, jak wspominała córka. Nigdy z osiedli nie słyszeli, żeby w małżeństwie była momentem grupy. Mąż wychodził na podwórko, przeszedł się i wracał z powrotem i nadal można było szukać wspólnego rozwiązania. Pani Krystyna przyszła dzieci pracować. Nauczyła dzieci wychować, a przyrządzała dobre jedzenie. Uczyła sztuki pracowania, uczyła zachowania porządku i czystości w domu. Budowała dobre relacje w rodzinie, wśród krewnych i budowała dobre relacje sąsiedzkie. Sama nie miała warunków, aby się kształcić, bo nie miała takiej aspiracji. Przyjęła i poddała się niełatwym uwarunkowaniom, jakie przyniosło jej dziedzictwo. Aspiracje swoje rozwinęła i przekazała swoim dzieciom. Troszczyła się, aby dzieci mogły się uczyć. Zabierzała, aby dać im wykształcenie. Nauczyła szacunku do drugiego człowieka. Podobnie miała czekać na kandydata na męża, tak samo miała znaleźć sobie przyjaciół. Była osobą bezwzględną, nie było w jej zwyczaju chodzić od domu do domu, aby zajmować się omawianiem zachowań drugich, nie rozmawiała, nie szukała opuszczenia się w konfrontacji z dobrym czy z tym postępowaniem koleżanek czy kolegów. Znalazła sobie przyjaciółkę, równie bezwzględną, i wszelkie sprawy, które wymagały przedyskutowania, dorad, poszukania rozwiązania, z nią omawiała. Ona nie mówiła nikomu o problemach koleżanki, a koleżanka miała zachować dyskrecję i jej problemy. Pismo Święte mówi, to przyjaciela znalazł, skarb znalazł. Pani Krystyna umiała znajdować to, co jest skarbem dla życia. Umiała włączyć się i współpracować ze wspólnotą charakteru. Starsi pamiętają ją jak aktywnie włączała się w pracę przy budowie kościoła. Podejmowała się gotowania kościoła. Przygotowywała jedynie dla pracowników. Dzieliła z innymi troskę o wspólną sprawę, jaką była budowa świątyni, bo sami często wspominacie, że nie było łatwo, gdyż część nie chciała budowy, jedni zanadużyli, inni zawsze spali. Tak, kochani, dzięki tego przydrożnego krzyżu, przy którym zakierowała myśl o małżeństwie. Świetle nabożeństwa do Matki Bożej, tam odprawiane, zechciejmy jeszcze raz, dziś przy drugim świętej pamięci Chrystyny pomyśleć
Duchu, jak rodzin i w duchu życia, Ciebie prosimy. Pódl się, Boże, z tym, którzy zmarli z nadzieją zmartwychwstania, aby Bóg pozwolił im oglądać swoje oblicze. Ciebie prosimy. Pódl się za wszystkich, którzy się tutaj sprowadzili, zjednoczeni w wierze i miłości dla zmarłych, aby Bóg przyjął ich kiedyś do swojej chwały. Ciebie prosimy. Znosi mi winy Jego Pana.